Pochwalony Jezus Chrystus. W trzynastą niedzielę zwykłą w roku B kościół daje nam do rozważenia w liturgii fragment Ewangelii według Świętego Marka z rozdziału 5 wersety od 21 do 43. Ewangelia ta opisuje uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. Słowa, które w tej Ewangelii owa kobieta wypowiada. Są naprawdę niesamowite, bo pokazują, jak wielka była jej wiara, żebym choć dotknęła się jego płaszcza, a będę zdrowa. I rzeczywiście, kobieta tak mocno wierzyła w to, że wystarczy tylko dotknięcie płaszcza przechodzącego Jezusa, aby była zdrowa, że ten cud się dokonał. Przecież nawet nie rozmawiała ze Zbawicielem, nawet nie spoglądała w jego oczy. A mimo to została uzdrowiona z tej przykrej choroby, która ją trapiła, upokarzała i krępowała. Sprawiła to jej wiara. Była pewna, że samo dotknięcie się Chrystusa da jej zdrowie. Naprawdę miała ogromną wiarę i ta wiara dokonała cudu. Czytając tę Ewangelię, moi drodzy, możemy zazdrościć takiej wiary tej kobiecie. Jak daleko nam do niej? Spójrzcie sami. My nie możemy dzisiaj dotykać fizycznie Jezusowego płaszcza, ale w inny sposób doświadczamy spotkania ze Zbawicielem. Jezusowym płaszczem dla nas jest Jego obecność w Kościele, a szczególnie w Sakramentach Świętych. W nich spotykamy realnie Chrystusa, tego samego, którego dotknęła cierpiąca na krwotok kobieta. A On w Sakramentach Świętych dokonuje takich samych cudów, o jakich czytamy w dzisiejszej Ewangelii? Iluż chorych ludzi doświadcza umocnienia w cierpieniu w sakramencie namaszczenia chorych? Ilu ludzi doznaje siły w pielgrzymce życia poprzez posilenie się komunią świętą? Ilu ludzi doznaje wielkiej przemiany serca poprzez sakrament pokuty i pojednania? Warunek jest jednak jeden, moi drodzy: wiara. To od niej siostro i bracie zależy. Czy w Twoim życiu dokona się cud? Gdyby ta opisana w dzisiejszej Ewangelii kobieta nie miała wiary, to jestem pewien, że nie odzyskałaby zdrowia. Sam Jezusowy płaszcz nie dokonał cudu. Cud był odpowiedzią na wiarę tej kobiety. Dziś Jezus w sakramentach także dokonuje wielkich znaków. Czyni je wobec tych, którzy mają wiarę. Nie łudźmy się. Jeżeli ktoś traktuje Eucharystię tylko jako zwyczaj i karmi się nią tylko od wielkiego dzwonu, nie może się dziwić, że nic w jego życiu się nie zmienia. Skoro ma tak małą wiarę w Eucharystię, to sam zamyka się na jej cudowne działanie. Tak samo jeżeli ktoś idzie na mszę świętą, by tę godzinę biernie przestać czy tylko zaliczyć, też nie może się dziwić, że jego życie jest takie, a nie inne. Skoro Eucharystia niedzielna jest dla niego przykrym obowiązkiem, to jak może zarazem stać się cudownym znakiem? Tak samo jest z sakramentem pokuty i pojednania. Dopóki będzie on dla kogoś tylko upokorzeniem się przed księdzem, czy elementem przedświątecznego szału, dopóty nie będzie cudu nawrócenia. Bo ten cud blokuje niewiara konkretnej osoby. Dalej. Jeżeli namaszczenie chorych wciąż jest uważane przez nas tylko jako zwiastun śmierci, wciąż jest nazywane ostatnim namaszczeniem, to próżno liczyć na cud. Bo znowu jest brak wiary w moc Jezusa. Tutaj ksiądz Mieszko. Właśnie słuchasz rozważania księdza Artura, a ja przypominam, że za tydzień my słyszymy się na Spotify i na YouTube. Kolejnym odcinku dobrej nowiny. Popatrzmy znowu w słowo dzisiejszej Ewangelii. Jak bardzo ta cierpiąca kobieta wierzyła, jak wielka musiała być jej wiara, że sprawiła tak niesamowity cud. Czytając tę Ewangelię, zastanów się, siostro i bracie, jaka jest Twoja wiara? Kobieta z dzisiejszej Ewangelii wierzyła, że jedno dotknięcie zbawcy dokona cudu i nie zawiodła się. A ty, czy wierzysz w moc Jezusowych sakramentów? W postawie kobiety cierpiącej na upływ krwi uderza jeszcze jedno: chorowała dwanaście długich lat, ile musiała wycierpieć, ile łez wylała, ile doznała przykrości, ile razy wpadała w rozpacz, ile razy traciła nadzieję, ale mimo tego nie straciła wiary, mimo tłumu, ścisku, ciżby ludzkiej. Nie zniechęciła się, tak bardzo chciała dotknąć Jezusa, tak bardzo wierzyła w Jego moc, mimo wszystko. Pomyśl więc, siostro i bracie, ile razy traciłeś siły i nadzieję. Gdy latami modliłeś się o nawrócenie męża, alkoholika, i nic, gdy od lat prosisz o łaskę nawrócenia dla syna i trzy córki, i nic, gdy w dramacie choroby bliskiej ci osoby prosisz o dar uzdrowienia. A tu z dnia na dzień coraz gorzej. Ile takich chwil jak Ty przeżywała kobieta z dzisiejszej Ewangelii? Wszyscy już postawili na niej krzyżyk, ile razy słyszała, że już nikt i nic jej nie pomoże, a jednak wierzyła. I dzisiaj nas uczy, że warto wierzyć, mimo wszystko.